Ja tu nie jestem prywatnie, tak wygląda wykombinowany przeze mnie we współpracy z reżyserem Józef komisarz, który z różnych powodów w zasadzie nie awansował, jest podwładnym głównej bohaterki i szefa, którego gra Woźniaka, którego gra Mirek Baka. Odkrywamy bardzo ponure zdarzenia, wokół których ten serial się kręci, mianowicie odnalezienie zwłok kobiet i okaleczone ich ciała. I próbujemy to śledztwo po stronie polskiej doprowadzić do jakiegoś efektu. To w największym skrócie. Także historia kryminalna, dość taka noir, ciemna, ale myślę, że zapewniająca dużą dawkę emocji po stronie widza i dużą dawkę fajnych chwil. No i cóż jeszcze? Józef jest grany przeze mnie, jest takim wyleniałym już nieco starszym gliną. To taki troszeczkę tribut dla mojej pracy w glinie, gdzie zginąłem w 4. odcinku, jak już się rzekło, tu nieopodal zresztą kręciliśmy tę scenę, kiedy w strzelaninie niestety zginąłem. No więc Józef jest taką dla mnie wyobrażoną kontynuacją troszeczkę tamtego gościa, którego grałem w glinie. Pozwoliłem sobie na taki, to zresztą nie jest cytat wprost, to jest taki mój pomysł, żeby oddać też co jego scenarzyście Maćkowi Maciejewskiemu, który jest autorem i jednego i drugiego serialu. No ja to tak właśnie mówię, że historia zatoczyła koło. Duże emocje towarzyszyły, ponieważ ja debiutowałam w ogóle przed kamerą i pierwszy raz w życiu na planie pojawiłam się w glinie, a autorem scenariusza gliny właśnie był Maciej Maciejewski. No więc lepiej nie można zacząć i bardzo się cieszę, że teraz jakby ten sam scenarzysta, ta sama firma produkcyjna do mnie powraca po latach już z takim bardzo dużym zadaniem aktorskim, wielo właśnie wątkowym i wymiarowym i bardzo się cieszę, bo Maciej ma taką ogromną umiejętność, rzadką umiejętność pisania wielowymiarowych postaci kobiecych. Nie ma tego dużo na rynku, więc jestem szczęściarą i Maciek właśnie ma taką zdolność wiwisekcji, takiego wnikania w postać, czy to kobieta, czy mężczyzna. Bardzo szeroko takie rozpisuje z takim ciekawym tą przeszłością i to jest jakby gotowy materiał do grania dla aktora, więc ja naprawdę dostałam wspaniałą partyturę już rozpisaną na samym początku przez scenarzystę Maćka Maciejewskiego. Widzowie serialu Zasada Przyjemności po pierwsze mogą się spodziewać niezwykłej intrygi, takiej, że do końca nikt nie wie, kto kogo zabija i dlaczego. Zresztą chcę powiedzieć, że nasi aktorzy grając też nie wiedzą, kto zabija. I myślę, że to im przysparza dodatkowej przyjemności, że zastanawiają się cały czas, czy to nie oni przypadkiem są sprawcami tej zbrodni. No i myślę, że to będzie ciekawe do popatrzenia sobie, jak Małgosia Buczkowska funkcjonuje z chłopakami, ze mną, jak z partnerami z innych krajów. A intryga jest taka, że czyta się scenariusz, wow, tak trochę z wypiekami na twarzy, więc... No jak zwykle Maciejewski gwarantuje dobre kino, no a Darek Jabłoński, który jest reżyserem, no on nie odpuszcza niczego właściwie, to jest tak skoncentrowany człowiek, tak dobry fachowiec, że on nie da chyba odetchnąć widzowi z tego, co widzę.